Borelioza, objawy i leczenie. Objawy boreliozy. Choroba zlewa, borelioza, została rozpoznana po raz pierwszy w USA w 1975 roku. Diagnozowana jest od drugiej połowy lat 80. Pierwszą bakterię wywołującą boreliozę, Borrelia burgdorferi, odkrył etymolog medyczny Willi Burgdorfer w 1982 roku. Burgdorfer zmarł w 2014 w wieku 89 lat na chorobę Parkinsona, która okazuje się jest ściśle powiązana z boreliozą. Borelioza jest chorobą bardzo starą, choć oficjalnie jest znana stosunkowo od niedawna. Odkryto ją w szczątkach człowieka lodu Eci sprzed 5300 lat, zamrożonego w wiecznej zmarzlinie w Alpach. Do bakterii powodujących boreliozę należą B. burgdorferi, borelioza sensu stricte, B. Stillmanii, B. garini, B. afzeli, B. lusitanie, B. japonica, B. miyumotoi, B. hermsi, B. furkeri, B. turicutua i wiele innych szczepów z rodziny borelia. Różnią się one częstością występowania w poszczególnych strefach geograficznych. Neuroboreliozę wywołują najczęściej B. garini i B. lusitanie. Bakterie borelia przenikają do wielu typów komórek człowieka, do fibroblastów, makrofagów, do limfocytów, do tkanki łącznej, nerwowej oraz mięśniowej. Tkanka łączna jest ulubionym środowiskiem, w którym przebywają krętki i należą do niego. Ścięgna i stawy, często asymetryczne zajęcie dużych stawów, tkanka serca, skóra i tkanki podskórne, rozpad kolagenu i przedwczesne starzenie, opony mózgowe, astrocyty, tkanka łączna mózgu, inne części układu nerwowego, oko. Bakterie z rodziny Borrelia mają polimorficzną budowę. Są w stanie zmieniać swoją formę z klasycznej postaci krętka owalną, przetrwalnikowa cysta z uścionym prowirusem i odwrotnie z postaci owalnej w formę krętka. Może także tworzyć tzw. spory, pęcherzyki oraz struktury w kształcie litery L, forma L, które są pozbawione ściany komórkowej. Te zabiegi i blokują działanie antybiotyków. Do cyst nie penetrują makrofagi, dlatego układ immunologiczny nie rozpoznaje zakażenia krętkami w formie uścionej, nieinwazyjnej. Im dłużej trwa nierozpoznana borelioza, tym większe jest ryzyko, iż będzie ona seronegatywna. Brak przeciwciał. Choroba jest niewykrywalna przez testy medyczne, gdyż krętki są uścione w cystach. Przekształcenie krętków w formę L następuje bardzo szybko. Czas ten można liczyć w minutach od chwili pojawienia się niekorzystnego środowiska wokół krętków. Następnie z formy L powstaje przetrwalnikowa cysta, gdzie uścione i ukryte bakterie w postaci prowirusów mogą przebywać bardzo długo, nawet wiele lat. Bakteria o polimorficznej budowie, takie jak borrelia, nie poddaje się efektywnie antybiotykoterapii i uniemożliwia rozpoznanie przez układ immunologiczny, stąd takie problemy z wyleczeniem boreliozy. Bakterie wywołujące boreliozę posiadają dużą zmienność i mutują. Zmieniają się także wektory roznoszące boreliozę i strefy jej występowania. Antybiotyki standardowo przepisywane na boreliozę przestały już właściwie działać. Krętki powodujące boreliozę są wysoce inteligentne i nauczyły się funkcjonować razem z człowiekiem oraz manipulować jego organizmem dla własnego pożytku, wykorzystywać powiększające się luki w systemie odporności. Obecnie DNA człowieka jest zaatakowane i wbudowane zostały do niego DNA różnych patogenów, wirusów i bakterii, co często uniemożliwia całkowite wyzdrowienie. Szybki rozsiew infekcji krętkiem borrelia. Krętki borrelia szybko rozsiewają się po całym ciele. Jest to przyczyną, dlaczego tylko na początku infekcji istnieje największa szansa wyleczenia poprzez antybiotykoterapię. Bakterie przemieszczają się przez ściany naczyń krwionośnych i przez tkankę łączną. Tydzień po zainfekowaniu krętki powodujące boreliozę mogą być już głęboko osadzone w tkankach, atakując je i niszcząc komórki żywiciela. Obecność borrelii w organizmie trwale też obciąża system odporności w taki sposób, że zużywa się on i słabiej chroni przed innymi infekcjami i pasożytami. Osoba chora na boreliozę zwykle jest nosicielem dużej liczby innych bakterii, wirusów i pasożytów, które mają wpływ na całościowy stan chorego. Borelioza jest chorobą odzwierzęcą. Borelioza jest chorobą odzwierzęcą i należy do chorób odkleszczowych. Mogą ją jednak przenosić inne pasożyty, o czym większość osób nie wie, np. komary, moskity, myszki, pchły, wszy, muchy końskie, moskity, a także niektóre typy roztoczy. Najnowsze doniesienia dr Klingarta stwierdzają, iż nawet 12% komarów w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 22% w endemicznych obszarach USA przenosi boreliozę. Liczby te tłumaczą masowy charakter zachorowań na boreliozę i tzw.
jako infekcję, można się nią więc zarazić praktycznie wszędzie. Stwierdzono obecność DNA borrelii także w spermie. Zakażenie jest więc możliwe poprzez kontakty seksualne, karmienie piersią, transfuzję krwi, poprzez łożysko w życiu płodowym, choroba wrodzona. Niektóre typy bakterii wywołujące boreliozę mogą być także przenoszone drogą kropelkową lub poprzez płyny ustrojowe. Borelioza dość często nie jest prawidłowo diagnozowana, chociaż nie jest chorobą rzadką, ale dość powszechną. Nosicielami bakterii borrelia jest prawdopodobnie nawet 50% populacji w Ameryce Północnej i Europie. Objawy boreliozy są podobne do innych chorób, co znacznie utrudnia jej rozpoznanie przez lekarzy, którzy najczęściej leczą objawy boreliozy należące do ich specjalizacji, bez rozpoznania głównego schorzenia. Choroby odkleszczowe, borelioza, koinfekcje. Do chorób powiązanych z boreliozą, koinfekcji, należą dur powrotny, przenoszony przez komary, wywołany przez bakterie borrelia duru powrotnego, których poludzie są głównym rezerwuarem, bartonelloza, babesioza, anaplazmoza, erlichioza, kleszczowe zapalenie mózgu, jersinioza, chlamydioza, toksoplazmoza, bruceloza, leptospiroza, tyfus plamisty, gorączka odkleszczowa, gorączka kół i infekcje innymi typami rikecji, choroba Borna, tularemia, mykoplazma forma L, zakażenia różnymi wirusami z rodziny HHV. 2/3 chorych na boreliozę uważa, że nie było nigdy ugryzionym przez kleszcza, czyli standardem jest fakt, iż kleszcza się nie widziało. Oznacza to, iż większość ugryzień pozostaje niezauważona, szczególnie kiedy dochodzi do ugryzień przez nimfy na skórze głowy lub źródła zakażenia były inne niż kleszcze, głównie komary. Objawy boreliozy, borelioza, objawy rumień wędrujący. Jeśli po ugryzieniu przez pasożyta skóry typu kleszcz, myszka, moskit, luskwa, mucha końską, pchła itp. Wystąpił rumień, oznacza to, iż na 100% jest obecne zakażenie boreliozą. Rumień może być obecny tylko przy zakażeniu boreliozą sensu stricte i latio, którą wywołują 4 typy bakterii borrelia. Borrelie duru powrotnego nie wywołują natomiast rumienia, choć pozostałe objawy choroby są podobne. Niestety rumień występuje jedynie u około 30% dorosłych i 10% dzieci ze stwierdzeniem. Stwierdzono medycznie boreliozą. Brak rumienia nie oznacza więc, iż nie zostaliśmy zakażeni. Objawy boreliozy neurologiczne i psychiczne. Zapalenie nerwu trójdzielnego, jednostronny paraliż twarzy, drętwienie policzka, warg lub języka, porażenie nerwu twarzowego, poczucie gorąca lub zimna na ciele lub kończynach, ból zębów lub szczęki, ból ucha, mrowienie ucha, bóle kości twarzy, problemy z czytaniem, z koncentracją, poczucie ścisku w głowie, pustki w głowie, obniżone parametry intelektualne, trudności w wysławianiu, niewyraźna mowa, szumy, ciszczenie lub dzwonienie w uszach, nagła utrata słuchu lub częściowa utrata słuchu, zaniki pamięci, lub pamięci, światło, wstręt, wrażliwość na dźwięk, drętwienie, mrowienie na ciele lub kończynach, objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zawroty głowy, problemy z równowagą, przypurcze palców, nagłe, ostre bóle, objawy podobne do stwardnienia rozsianego, psychoza, bezsenność na skutek np. pobudzenia układu nerwowego lub połatania serca, utrata czucia, kłujący ból jak igiełki na skórze, może się przemieszczać, autyzm dzieci, borelioza wrodzona. Objawy oczne. Ciemne plamki przed oczami, a także jasne plamki, mogą być ruchome, podwójne widzenie, zmiany autoimmunologiczne oka, np. jaskra, zajęcie nerwów okoruchowych, zajęcie nerwu wzrokowego. Objawy związane z sercem, kardiologiczne. Niewydolność serca, włóknienie, martwica, obrzęk mięśnia sercowego, połatanie serca, arytmia, skoki ciśnienia, nadciśnienie, niedociśnienie, zapalenie i nacieki mięśnia sercowego, pojawiające się duszności, nietolerancja wysiłku, blok przedsionkowo-komorowy, zastolinowa niewydolność serca, kardiomiopatia rozstrzelinowa, kardiomiopatia niedokrwienna. Pozostałe objawy boreliozy.